Komisji. Bardzo proszę, panie senatorze. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Przedstawiony pod obrady Wysokiej Izby projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego jest inicjatywą poselską. Projekt ustawy był przedmiotem obrad Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 3 kwietnia tego roku. Dyskusja na posiedzeniu komisji była intensywna, chociaż zakończyła się tylko jedną redakcyjną poprawką. Ale ponieważ zainteresowanie tą zmianą kodeksu postępowania cywilnego, to zainteresowanie społeczne jest duże, w tym też medialne, więc postaram się troszkę szczegółowiej przedstawić poszczególne zmiany w poszczególnych paragrafach, artykułach. Zacznę od artykułu 126 Kodeksu Postępowania Cywilnego, który zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przewiduje obowiązek wskazania danych dotyczących miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników. Obowiązek ten dotyczy oczywiście pierwszego pisma procesowego w danej sprawie. Projektodawca, zmieniając brzmienie wymienionego przepisu, rozszerzył istotnie jego zakres, wskazując, że poza danymi opisanymi przeze mnie wcześniej, wnoszący pierwsze pismo procesowe będzie zobowiązany również podać numer PESEL lub NIP strony będącej osobą fizyczną. Jeśli osoba nie jest osobą fizyczną, to wtedy trzeba podać numer w KRS-ie, a jeśli nie ma takiego numeru, co też się może zdarzyć, to w innym rejestrze ewidencji lub też ewidencji NIP takiej osoby. Jednocześnie też doprecyzowano, co będzie, jeśli ten numer nie będzie podany albo będzie podany z nienależytą starannością. Wtedy zgodnie z artykułem 126 przewidziano karę grzywny za właśnie to niestaranne dopełnienie podania tych danych. Kolejna zmiana dotyczy artykułu 139. Przepisów o doręczeniu poprzez awizo, czyli jest to tak zwane umożliwienie stosowania fikcji doręczenia. Zdarzały się przypadki, kiedy wierzyciel wskazuje adres, pod którym dłużnik już nie mieszka albo nawet nigdy nie mieszkał. Wysłanie nakazu zapłaty pod taki adres powoduje, że przedmiotowe orzeczenie staje się prawomocne właśnie w oparciu o fikcję doręczenia. Uprawomocnienie się nakazu zapłaty otwiera drogę do postępowania egzekucyjnego i bardzo często zdarza się, że dopiero na tym etapie dłużnik dowiaduje się o prowadzonym przeciwko niemu postępowaniu. Wskazany przepis nowelizacji umożliwia złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że wyrok zaoczny lub nakaz zapłaty został uznany za doręczony na oznaczony adres w trybie doręczenia poprzez awizo. To zaświadczenie dłużnik może przedłożyć komornikowi, a komornik na podstawie tego zaświadczenia może zawiesić postępowanie. Oczywiście po stwierdzeniu, że ten adres, który był wskazany w tych pismach awizo, jest inny od ustalonego na potrzeby postępowania egzekucyjnego. No bo jeśli jest ten sam, to powodów nie ma. Istotą niniejszej procedury jest stworzenie swego rodzaju wentylu bezpieczeństwa dla dłużnika, który z przyczyn przez siebie niezawinionych nie miał możliwości obrony swoich praw na etapie postępowania sądowego. Ale jest też takie zabezpieczenie się z drugiej strony, to znaczy jeśli by się okazało, że dłużnik
zmierzałby do nadużycia, to komornik może to zawieszone postępowanie wznowić na podstawie przedłożonego zaświadczenia wierzyciela. Oczywiście po stwierdzeniu, że ten adres, który był awizo, był jednak prawidłowy. Kolejny artykuł 805 projektu ustawy ma za zadanie wzmocnienie ochrony prawnej dłużnika. Cel ten został osiągnięty na skutek zobowiązania komornika, tutaj to dotyczy paragrafu pierwszego wskazanego przepisu, aby już w momencie wykonywania pierwszej czynności egzekucyjnej pouczył on dłużnika o możliwości, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności. Te zapisy są bardzo korzystne dla tych dłużników, których nie stać po prostu na skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej. Kolejna zmiana dotyczy artykułu 505 i mowa tu jest o prowadzeniu postępowania przed e-sądem. Mianowicie w tym artykule zawężono zakres przedmiotowy spraw, które mogą być rozpatrywane w elektronicznym postępowaniu upominawczym do roszczeń, które stały się wymagalne w okresie 3 lat przed wniesieniem pozwu. Konsekwencją tej zmiany była konieczność dodania w artykule 505 zapisu, zgodnie z którym w pozwie powinna znaleźć się także informacja o dacie wymagalności roszczenia. Mówi się w tych dokumentach przedstawionych przez ministerstwo, iż to może obniżyć liczbę spraw nawet o 17% rozpatrywanych w trybie postępowania elektronicznego, ale przede wszystkim uchroni nas to od roszczeń przedawnionych lub zaspokojonych, bo te 3 lata jakby odrzucają ten właśnie margines. Kolejna zmiana dotyczy organu egzekucyjnego w trybie wnioskowym. To jest zapisane w artykule 825 punkt 2. Przepis ten obejmuje nie tylko przypadki, gdy tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności skutek prawomocnego orzeczenia, ale również sytuację, kiedy orzeczenie, na którym oparto klauzulę wykonalności, zostało uchylone lub utraciło moc. Te wszystkie przepisy wchodzą w życie z dniem wejścia w życie tej właśnie ustawy, ale przewidziano pewne wyjątki. Dotyczy to szczególnie artykułu 825, 139, 820, które będą miały również zastosowanie do postępowań wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie ustawy, czyli od razu jakby. Projekt ustawy przewiduje miesięczny okres vacatio legis. Tak myślę, że spowodowane jest to też między innymi tym, że w przypadku działania e-sądów trzeba dostosować system informatyczny do tych zmian. Proszę Wysoką Izbę w imieniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o przyjęcie projektu ustawy wraz z jedną proponowaną poprawką. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie senatorze.